Cześć, witajcie z tej strony Kuba Jankuba. W dzisiejszym odcinku dostajemy bardzo ciekawe głośniki. Są to głośniki studyjne bądź dla graczy. Różnie są one opisywane. Jest to oczywiście Mozos Agera. Zanim przejdziemy do specyfikacji, zobaczmy co jest w pudełku. Tak się prezentują głośniki po wyjęciu. Oprócz nich w zestawie znalazł się także pilocik do nich. Bardzo fajnie. Zasilacz na 21 V. Kabelek cinch na cinch do połączenia głośników, ponieważ jeden jest aktywny, drugi pasywny. Oraz dwukanałowy cinch na mini jack. Jest też oszczędna w słowach rozpałka do grilla. Same głośniki prezentują się bardzo ciekawie, wręcz profesjonalnie bym powiedział. Z tyłu aktywnej kolumny znalazły się porty oraz przyciski. Mamy tutaj włącznik, przycisk głośności oraz przycisk wejścia audio. Oprócz tego jest cinch do drugiej kolumny, dwa cinche wejściowe, port USB do odtwarzania muzyki np. z pendrive'a oraz uwaga, co zaskakujące, mamy tutaj optyczne wejście na światłowód. W obydwu kolumnach znalazł się przetwornik wysokotonowy oraz niskotonowy, czyli łącznie dwa niskotonowe i dwa wysokotonowe. Moc całego tego zestawu procent określa na 50W RMS. Głośniki posiadają wbudowany moduł Bluetooth, co pozwala na połączenie się np. z telefonu. Z komputera wiadomo, nie ma to sensu, lepiej połączyć się po jacku w celu uniknięcia opóźnień. Głośniki posiadają trzy tryby odtwarzania muzyki, które znajdziemy na pilocie. Mamy tutaj Music, Movie oraz Game. Podobne rozwiązanie widziałem kiedyś w Beatswolfie, a wręcz identyczne. Okej, a więc bez przedłużania posłuchajmy sobie jak to gra. Głośność maksymalna, tryb Music. Gasną światło, urywają telefony. Za dnia radia mówią, że świat jest szalony i wciąż pędzi tam, gdzie sam nie zatrzyma się już nie. Będę grać, dopóki ja nie umrę. No i cóż, powiem wam, że jak na dwa takie małe głośniczki, daje to całkiem nieźle, a nawet lepiej niż nieźle. Przede wszystkim bardzo cieszę się, że są tutaj dwa te głośniki, dlatego że mamy piękny efekt stereo, jak na głośniki do komputera przystało. Z jakości dźwięku jestem zadowolony, wysokie tony na naprawdę dobrym poziomie, szczegóły są słyszalne, średnie podobnie, natomiast z niskimi lekko gorzej, ale zdradzę wam, że bawiliśmy się już też equalizerem i nawet przy mocniejszych podkręceniach spokojnie dawały one radę i dźwięk nie był przesterowany. Okej, teraz porównamy sobie tryby Music, Movie oraz Game, najpierw oczywiście Music, potem Movie, potem Game. A więc zaczynajmy. I heard you're hated by your girlfriends. All the guys want you tonight. Yeah, they say she's too hot, she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts. I cóż mogę powiedzieć, na pierwszy taki odsłuch tutaj nie słychać praktycznie żadnej różnicy. Dopiero po przesłuchaniu paru piosenek mogę wam coś powiedzieć. Dla mnie osobiście duży plus fakt, że podczas przełączania między tymi trybami jest stopniowe takie wyciszenie i potem podgłośnienie do następnego trybu. Bardzo fajnie, mniej roboty przy montażu, nie trzeba tego ciąć. Chociaż w praktyce nie ma to żadnego znaczenia. Tryb Music jest to pełen zakres. Tryb Movie mógłby tutaj sugerować ekwalizację na wyższe tony, właśnie pod wokal. Faktycznie tak jest, chociaż różnica nie jest duża. Natomiast duża różnica jest w innym aspekcie. Mianowicie, po włączeniu tego trybu głośniki wchodzą w tryb dźwięku 3D. Rozwiązanie znane z wielu głośników, takich jak na przykład Sony SRS-XB41. Tylko słuchajcie, Sony SRS-XB47 to jest jeden głośnik, a tutaj mamy pełnoprawne stereo. Możemy sobie te głośniki, zobaczcie, rozsunąć i już mamy bardzo ładny efekt stereo. A jeszcze jak dojdzie do tego efekt dźwięku przestrzennego, robi się naprawdę fajnie. Ostatni tryb game, podobny do Movie, nie ma tylko tutaj już tego efektu 360. Również w porównaniu do Music mamy ekwalizację na troszkę wyższe tony, ale tak poza tym to różnica między tymi trybami jest bardzo niewielka. Ale jeśli nie zależy jakoś specjalnie na basie, to ja bym korzystał z trybu Movie, bo tutaj ten bas jest może minimalnie mniejszy, ale ten efekt naprawdę mi się bardzo podoba. Czas na test głośności. Jak zawsze z odległości 35 cm od głośnika i jak zawsze przy tej samej piosence od sekundy, jak zawsze 0,35. Zaczynajmy! Cóż, 104,7 dB, naprawdę fenomenalny wynik. Jak na tak małe głośniki, prawie 105 dB, jest to naprawdę bardzo dużo. To fakt, są one zasilane z sieci, nie akumulatorowo, więc nie ma tego do czego porównać. Przynajmniej jeśli chodzi o głośność. Ale jeśli chodzi o jakość dźwięku, to pewnego rywala naszym Mozosom znalazłem. Przed wami dwa dokiny The Cube. Głośniki o bardzo podobnej konfiguracji, dwa wysokie i dwa niskie. Różnica jest tylko taka, że zamiast bass reflexu mamy tutaj membranę pasywną. The Cube, jak pamiętacie z testu, grają w stereo, łączą się bezprzewodowo. The Cube to były świetne głośniki, których praktycznie nie da się już kupić. Testowaliśmy je jakieś 3 lata temu, a teraz znowu mają okazję się do czegoś przydać. Zaczynamy test. Najpierw włączę muzykę na Mozosach, później przyłączę na dokiny. Baby,
No i cóż, kiedyś byłem z tych dokinów dumny, a teraz słyszę, jak w porównaniu do tych mozosów brzmią jak chińskie tanie radyjko. Po prostu pod każdym względem mozosy grają lepiej. Niskie, wysokie, średnie, głośność, wszystko znacznie lepiej. Oczywiście na korzyść mozosów. To fakt, mozosy zasilane są z sieci, dokiny z akumulatorów. I trzeba to zaznaczyć, bo jest to ważne. Cóż, podsumowując, urządzeń tych jestem jak najbardziej zadowolony. Będą one świetne nie tylko dla graczy, ale również nadadzą się na przykład do montażu filmów. To za sprawą tego, że możemy połączyć je z komputerem po kabelku, a nie po Bluetoothie. Nie mamy tych opóźnień. Przy montażu dźwięku połączenie z głośnikami po Bluetoothie odpada. Jakość jest naprawdę spoko. Głośniki oddają szczegóły, których ciężko oczekiwać od konkurencji. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, że wypadną one tak dobrze, jak za taką cenę mogę na spokojnie polecić. Cóż, w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeśli wam spodobało, koniecznie stawiajcie łapkę w górę, a będziemy testować więcej tego typu produktów. Aby tych filmów nie przegapić, suba również możecie zostawić, a na dziś ja już nie przedłużam. Żegnam się z wami, no i narka!